8 dzień 33 edycji Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Ze mną jest pan Zygmunt Malanowicz, który właśnie spotkał się z widzami po projekcji filmu Polowanie na muchy w reżyserii Andrzeja Wajdy. Proszę powiedzieć, jak pan patrzy na ten film dzisiaj? Od premiery minęło prawie 50 lat. Jesteśmy w Pałacu Kultury, gdzie też powstawała część zdjęć do tego filmu, co widać, jak się obserwuje na przykład lampy, które wiszą na suficie w scenie, w której pan pracuje w księgarni. No, muszę powiedzieć, że jest to film, który nie jest taki, nie ma swojego takiego stałego miejsca w mojej pamięci, ale jak obejrzałem go po tylu latach, to zauważyłem, że jest to film, który trochę jest za, jak na tamten okres realizacji, był trochę za wcześnie zrobiony. Film jest zrobiony, jeżeli chodzi o rzemiosło i tak dalej, no więc zrobiony perfekcyjnie. No jest to oczywiście zasługa Wajdy, który był wielkim reżyserem, ale wydaje mi się, że jest to taki film, który pokazuje znak tamtego bardzo trudnego, uciążliwego czasu, jakim myśmy żyli. I kiedy tak patrzyłem na te obrazy, to dziwiłem się, że jak myśmy mogli to wszystko wytrzymać. A mimo to ludzie jakoś się darzyli wzajemną sympatią, byli dla siebie szalenie życzliwi. I wydaje mi się, że zwyciężała taka ogromna cierpliwość z nadzieją, żeby po prostu przeczekać te czasy. A jeżeli chodzi o film, o jego formę i gatunek, to postrzegam jako komedię dość udaną w sferze stosunków, relacji może z tą kobietą. Natomiast jest trochę za mało takich sytuacji komediowych, sytuacyjnych, które by mogły ten film jeszcze ubarwić, ale wydaje mi się, że jest to film, który ma tam swoje miejsce w naszej kinematografii, ale nie tylko w naszej, bo jak przywołuję pamięcią te czasy, kiedy byliśmy na festiwalu w Cannes, to był bardzo przyjęty z ogromnym zainteresowaniem. I jest to też w dorobku Andrzeja Wajdy film bardzo nietypowy, bo komedia, tak jak pan wspomniał. Zresztą komedia, która opowiada o relacjach damsko-męskich w sposób, wydaje mi się, bardzo aktualny. Czy były takie głosy z publiczności? Czy pan uważa, że ten film wciąż jest aktualny dzisiaj? Ja myślę, że dzisiaj jest bardziej aktualny niż w tamtych czasach. Taka jest prawda. Ale no, Wajda chciał zrobić taki film, może on bardziej się skłania do gatunku, powiedzmy, tragikomedii, prawda, niż takiej komedii czystej, żywiołowej, z każdego kadru możemy się śmiać. No ale wyszło jak wyszło i wydaje mi się, że dobrze. No, poza tym Wajda w tamtym okresie też nie był w najlepszej formie psychicznej i robienie tego filmu było dla niego swojego rodzaju golgotą, a trudno robić komedię idąc pod górę, prawda? Także, ale ja na to patrzyłem z takim zadziwieniem, oczywiście patrząc na swoje błędy, których w tej chwili bym się naturalnie ustrzegł. Ale to jest też naturalne i to zwykle tak jest,
że się mówi, o, no teraz to ja bym wiedział, co to, a teraz to bym zrobił, prawda? Ale to też zależy bardzo od scenariusza, który miał takie, a nie inne ramy. I on był nie był swobodny taki, że można było szukać jakiejś masy innych rozwiązań, bo on się zamykał, jak już powiedziałem przed chwilą, że jest znakiem tego czasu, to tam się po prostu fotografowało miejsca pewne, gdzie się odbywały rzeczywiście rzeczy, gdzie się załatwiały interesy i tak dalej, i tak dalej. Lub też tam, gdzie się spotykała młodzież i mogła spędzić czas, bo gdzie indziej nie mogła. Wtedy młodzież po prostu spotykała się w swoich klubach, gdzieś w dziekankach, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tak jak tutaj tam były te zdjęcia na krakowskim przedmieściu. A z kolei młodzież, która nie była jeszcze, nie studiowała, a też musiała gdzieś spędzić czas, więc chętniej lgnęła do takich grup, które się zbierały. Ale to dla nich nie było łatwe, żeby się tam dostać, bo jednak studenci się szczelnie zamykali. Tak czy siak film udany, ogląda się go w dalszym ciągu z przyjemnością, zarówno też pana kreacji, jak i Małgorzaty Braunek. I bardzo dziękujemy.